Halo, witajcie! Ludzie, słuchajcie, wstałem sobie rano do robotki, oczywiście tutaj John Henry, Eden. Wstałem sobie rano do robotki, bo jest ogólnie 23.32. I tak stwierdziłem, że jednak kurde na noska, a tu taka niespodzianka, słuchajcie, patrzcie, śnieg spadł. No ja nie jestem w stanie w to uwierzyć. No w takim mieście spadł śnieg? No niesamowite. Ja dzisiaj, słuchajcie, bym chciał się zająć jakimiś poważnymi rzeczami. Potrzebna jest eskorta, to jest coś dla mnie, ja zawsze byłem dobry w takie rzeczy. A więc cóż, no, bez zbędnego pierdzielenia, no pojedziemy sobie tam, oczywiście w pośpiechu, ponieważ mamy tutaj bardzo ważnego VIP-a. A że jest śnieg, jest ślisko, no to oni potrzebują dość doświadczonego kierowcy, a nie jakiegoś tam byle jakiego łachudry. Także John Henry Eden właśnie tam jedzie. Proszę, no, ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że śnieg spadł. No ludzie, no czy wy to widzicie? No śnieg w Los Santos. No tak jakby, nie wiem, tak jakby... No nie mam pojęcia, gdzieby spadł śnieg. No w Los Santos śnieg? No ludzie kochani. Na początku jak ja wyszedłem z domu, to ja patrzę. Takie coś leci z nieba, to ja takie... Boże, co to jest to białe coś, co z nieba leci? Bo to takie dziwne coś, nie? I ja tak sobie wychodzę. Rozglądam się i tak nie wiem, co się dzieje. No ale przybiega do mnie córka i mówi, że to jest śnieg i mi pokazuje na internecie, że tam, gdzie czasami jest zimno, to czasami śnieg pada. A ja tak, co, zimno? Ale w Los Santos przecież praktycznie zawsze jest ciepło, nie? To tam, wiecie, 20 stopni, to jest minimum tutaj. Tutaj nawet jak pada, no to jest tam te 15 prawie stopni. A tutaj ona mówi, że jak jest zimno, to jest śnieg, ale... zimno. No my mamy teraz pewnie, nie wiem, około 10 tych stopni. No nie wiem, no nie patrzyłem rano pogody, bo no rano to byłem w szoku. Czekajcie, sobie zjadę. Uj! Dobra, jest okej. Rano nie patrzyłem pogody, bo rano to ja byłem w szoku z tego powodu, że śnieg spadł. Dzień dobry. Dobra, wiesz pan co? Pływaj pan. Rano nie patrzyłem pogody, no bo rano mnie to zszokowało, że takie coś spadło z niego. Ale autko fajne. Rano byłem w szoku, no i... O kurczę... Jaki konwój! Nie lękajcie się, John Henry Eden! Jestem gotowy! Czekajcie sobie jeszcze... Hej! Nie masz nic przeciwko, że ja sobie pstryknę fotkę z limuzyną? Wiesz, tam... Na Life Invadera, nie? Wiesz, lajki się liczą. O, bardzo fajnie. O, takie wiecie, że niby bogaty jestem. Ale super, dobra, córcie się ucieszy. A co to jest? Dobrze, no wsiadamy. Michael DeSanto. O panie Michael, ja jestem pana fanem. Ja widziałem ten pana ostatni film. Spokojnie, panie DeSanto. Ja się wszystkim zajmę. No raczej bez helikoptera, no damy sobie radę. Ja tylko ustawię sobie... Ustawię sobie... Ojej, no musimy stąd wyjechać, dobrze. Konwój, proszę za mną. Czekajcie, ja może tak. Tylko światełka. Wyjedźmy z tego hangaru. O, jest pokazana trasa. Proszę za mną, panie DeSanto. Kurczę, no... No ja nie wierzę, to... Jak ja się pochwalę tym córce, jak ja to się pochwalę na tym... Na... O Jezu, co oni tam robią. Jak ja się pochwalę tym na Life Invaderze, że ja eskortowałem samego Michaela DeSanto. To ja nie wiem, co ja zrobię. Czekajcie, bo tamci się trochę zgubili. Panie DeSanto, spokojnie, ja mam wszystko pod kontrolą. Dobrze, jedziemy. No, także... Kurczę, no, niesamowity dzień w pracy. A, przepraszam, bo tutaj trzeba jechać, tak? Dobra, to ja pojadę też tędy. Tu zjeżdżamy. Dzień dobry. Pan Michael DeSanto. No ja w to po prostu nie wierzę, no Los Santos jest cudowny, no marzenia się spełniają.
i sam nie wyjeżdża, nie. Panie Desanta, proszę za mną. No jak widzicie, poziom ryzyka jest średni, także powinno być wszystko ok w tej pracy. Nawet taką mam... Już tam się dzieje niebezpiecznego. Panie Desanta, proszę za mną. Panie Desanta, proszę przyspieszyć. O Jezu, przepraszam, wybaczcie mi na chwilę. Dobrze, panie Desanta, jedźmy. Jedźmy. Tam ktoś tam, jakiś zły człowiek by chciał pana... Ale spokojnie, kolego, co ty robisz? No, co ty robisz? Czyś ty mądry jest? No, czyś ty mądry jest? Panie Desanta, gdzie pan jedzie? Tutaj. Jedziecie ze mną. No halo? No. Ja to rozumiem. To jakieś dziwne afrykańskie czary się działy. Jedziecie? Jedziecie. No. Kurczę. I powiedzcie mi, czy to miasto nie jest magiczne. Dajesz sobie do pracy. Eskortujesz pana Michaela Desante. Oj, przepraszam. Pana Michaela Desante. Padł śnieg. Dobra, nie marudź to. Padł śnieg, pączek właśnie tam, śmieciarko może gdzieś zasuwa. No to czego mogę chcieć więcej? No sam nie wiem. Może tam, o, jeszcze kawa by się przydała. Jakbym miał kawę teraz do roboty, to by było naprawdę super. No. Ewentualnie sobie posparam w telefonie, poczekajcie. Bo tam jakaś pani ucieka. A nieważne. Dobrze, panie Desanta, proszę za mną, grzejemy. Troszeczkę przyspieszyć panu radzę, bo wie pan. Będziemy godzinę jechać. O, mądry człowiek zjechał. Panie Desanta, strzelają! Panie Desanta! Za mną! Terroryści! Stupid! Dobrze, do auta, szybko! Do auta i jedziemy! Już! Panie... Nie! Co ja robiłem? Co się dzieje? On zginął! John Statham, no? Kojarzę. On chyba też w jakichś filmach grał. No ale dobrze, jedziemy. Panie Desanta, proszę za mną. Już. Jesteśmy całkiem niedaleko, panie Desanta. Dobrze, już do... No gdzie się pchasz pod samochód? Mądryś ty? Widzę, karetka jedzie bardzo dobrze. Znaczy, no troszeczkę zostało jeszcze tego dojazdu. Ale panowie, co wy robicie? No za mną jedziecie, nie? No. Dobrze, jedziemy. Halo, panowie, szybciej! Wy się lubicie ślimaczyć z tymi konwojami. No, dalej. O tak, proszę bardzo. Bardzo dobrze. Już wymijamy. Panie Desanta, no proszę za mną. Jakieś widzę, Przecież trąbiłem. Panie Desanta, tędy jedziemy, tak? Ja nie... Mówiłem, że ci kierowcy to są jesteś idioci, no tak, stań jeszcze na środku ulicy tym autobusem. Mądryś, człowieku, mądryś. Dobra, powoli dojeżdżamy. Andesanta jest cały... O Jezu, no to człowieku, chyba... No,
Dobrze, panie desanta, już powolutku jesteśmy. Chociaż ja nie wiem, po co pana tam odwozimy, jak pani daleko mieszka. Moglibyśmy pana pod dom odwieźć, wie pan. Większa wygoda, nie? Komfort. No gdzie zajeżdżasz drogę? No to ci kurde. Ci ludzie w tym mieście są jacyś tacy mało bystrzy, jeżeli chodzi o drogi. Dobra, tutaj zajedziemy tak. Tutaj. Dobrze. Ale panie desanta, proszę się nie gubić. Dokładnie. Dobra, panie desanta, zaraz będziemy na miejscu. Okej, okay, już tutaj jem. Jak tu ładnie w te święta. Naprawdę. Ej, kurczę, no, śnieg Los Santos to fajna rzecz. No, i drzewa białe. Lampy takie ładniejsze się wydają. No miasto jest piękne. Ja się cieszę, że ja tutaj mieszkam. Dobra, panie desanta, pan patrzy na to. Uj. Bo to dlatego, że to ja tutaj mam pierwszeństwo, nie? Dobra, pan wykręci i my zaraz jesteśmy. O! Uwaga, kot! Albo pies, albo kojot, nie wiem. Jakieś zwierzę w każdym razie. Dobrze, panie desanta, jesteśmy na miejscu. Panie desanta. Aha, rozumiem. O! Panie desanta, spokojnie, idę za panem. Posłaniam pana. No to naprawdę Michael desanta. Panie desanta, jestem pana fanem. Poczekaj, ja sobie zdjęcie szybko wstryknę. Szybko, aparacie, ładuj się. Gdzie jest pan desanta? Panie desanta, no proszę, chcę tylko zdjęcie. No dobra, ci celebryci. No ja rozumiem, no pan zajętym jest człowiekiem, okej. Jest pan bezpieczny, panie desanta. Jej! Oj! Oła! Ślisko teraz tutaj jest, ślisko. Dobrze, tylko proszę, żeby tam nikt auta nie zawinął, bo była mi szkoda. Siup! Dobra. To ja ogólnie odwiozę tego tutaj byczusia. I niestety, słuchajcie, z przyczyn zimowych dzisiaj będziemy kończyć. Ale proszę się nie martwić. Niedługo będzie oficer Pączkowski. O Jezu! Dobra, jest okej. Okay. Niedługo będzie oficer Pączkowski ze swoją śmieciarką. Niedługo agent Salman też będzie na służbie, bo wiecie, teraz tylko ja tak na służbie jestem. Z tego powodu, że były cięcia w budżecie, no i wiecie. Oj, 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 oj. No i trochę mnie nie pykło. Były cięcia w budżecie, no i po prostu teraz musimy mieć, wiecie, taki urlopik. No także, no wiecie, ja wróciłem pier... Co? Szybko! O Jezu! To też ląduje na Life Invader, jak nic. Ale to było parkowanie. O! Stryk! Ja zaraz do córki wyślę. To było parkowanie. Dobra, no cóż, no to ja muszę iść przeprosić tych ludzi, że im tam się wbiłem. Ale moi kochani, no cóż, no to była krótka robota. Mam nadzieję, że ta krótka robota się wam podobała. Ja się z wami żegnam i do zobaczyska. Także no niedługo się widzimy znowu. Żegnajcie.
Dobrze, bo na tyle Los Santos. I uwaga, na śniegu, bo ślisko, tak? Dobra, to ja jeszcze sobie skoczę do basenu. O Jezu, jak ślisko! No, dobra, to... Ja się z wami żegnam. Do widzenia. Państwu.